nami kolejne śniadanie Gazeta.pl Lab. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć agencje PR-owe i opowiadaliśmy troszkę na temat content marketingu. Co robić, aby skutecznie ten content marketing prowadzić dla marek klientów. Jako osoba pracująca w agencji PR wiem, że niezwykle ważna jest transparentna komunikacja z wydawcą. Także super, że organizowane są takie wydarzenia. Możemy zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy wydawnictwa, bo mamy w końcu wspólny cel i to jest osiąganie jak najlepszych wyników dla naszych klientów, więc tylko synergią działań możemy to osiągnąć. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogłam opowiedzieć o tym, jak tworzyć skutecznie content natywny razem z naszymi markami. Ja reprezentuję działy tworzenia i promocji contentu i dzisiaj też miałam okazję posłuchać też tej drugiej strony, czyli właśnie marek, które przyszły tutaj na spotkanie i opowiedziały mi trochę, jak to wygląda z ich strony. Między innymi opowiadałam dzisiaj o tym, jak ważny jest brief, bo to naprawdę jest 90% sukcesu. Jak ważne jest to, żeby marka była naszym kluczowym partnerem, bo to od niej zaczyna się dobra reklama natywna. No i pamiętajmy też o tym bezpieczeństwie, dlatego że wszystko co robimy, to robimy pod naszego użytkownika, gdyż jak my zadbamy o te aspekty prawne, nie oszukamy go i stworzymy naprawdę ciekawą historię, to mamy bardzo dużą szansę, że on nam się odwdzięczy i zostanie prawdziwym ambasadorem naszej marki. Świetne wydarzenie, dużo cennych informacji, myślę, że duże wsparcie przy pracy z klientem. No i co, mam nadzieję, że to nie jest moje ostatnie spotkanie. Zapraszamy na kolejne wydarzenia z cyklu Gazeta.pl Lab.